ludu Warszawy! Tak, tak. I ją wczoraj policja z służby wyciągnęła razem z Gabrysią Lazarem. Oto przed wami na sąd zmierza pierwszy polski ateista Kazimierz Łyszczyński pod pełną drzew. A, no, przed nimi. Patrzę w swoje serce i w swój umysł i też nie widzę tam Boga. I patrzę w umysł i serce biskupa i tym bardziej nie widzę tam Boga. Dlatego dzisiaj, bo widzę, że wy na serio chcecie mnie zamordować. Dlatego też to ja was oskarżam. To biskupi powinni być sądzeni za gwałty, za mordy, za przemoc, za władzę. I nawet jeżeli mnie zabijecie, to moje pytania zostaną. Komu służy Bóg? Komu służy Kościół? Komu służą biskupi? Jak oni pomagają ludowi? Czy oni temu ludowi służą? Czy raczej służą sobie? I nawet jeżeli mnie zabijecie, to obiecuję wam, że kiedyś, być może gdzieś na początku XXI wieku, Polska będzie laicka, a nie katolicka. Polska laicka, nie katolicka, Polska laicka.